Witam wszystkich serdecznie tutaj, STT StarCraft. Nigdy nie zgadniecie, co mi się zdarzyło w trakcie ostatniego meczu, który komentowałem. Był to pierwszy mecz między TLO a Talesem. Otóż siedzę sobie, komentuję, gadam, dzieją się różne rzeczy. Na początku bardzo ambitnie, bardzo dynamicznie, Cannon Rush, obrona świetna, TLO i tak dalej, tak wiem, delikatne spoilery. A potem gra się troszkę ustabilizowała, spokojnie siedzimy, komentujemy, przez chwilę się zastanawiam, co mam w ogóle powiedzieć i nagle TLO mówi GG, tak po prostu, w środku meczu, w ogóle skandal. Przepraszam za spoilerowanie, jeśli nie widzieliście jeszcze pierwszego meczu, to prawdopodobnie nie ma sensu, żebyście to w tej chwili robili, ale co mi tam. W każdym razie tak czy inaczej mecz był dosyć ciekawy, dosyć ładny. A już na pewno oryginalny. Jego zakończenie co prawda troszkę przypominało mi mecze Idry, ale w przypadku TLO wydaje mi się, że było to raczej bardzo wyrachowane zagranie. No i jakby nie patrzeć, bardzo słuszne. Dobrze, jako że to jest drugi mecz, to tutaj się będą różne mind gamesy toczyły. Ostatnim razem Tails zaczął od Forge'a, nie było żadnego Nexus First. No i w tym momencie obaj gracze muszą się bardzo zastanawiać, jak otworzyć w tym meczu. TLO musi sobie myśleć, ok, poprzednim razem Tails pojechał mnie wczesnym Forge'em i kanonami i troszkę się zachowałem, nieodpowiedzialnie, nie stawiając tego spawning pool'a, ale może w tym meczu, jako że poprzednim razem to mu się udało, to nie zagra dokładnie w ten sam sposób, tylko stwierdzi, że nie popełni drugiego z tego samego błędu i na przykład postawi Forge'a po Nexusie. Kuszące. Nie mam żadnego pojęcia, czy tego typu rozmawiania się oczywiście w głowach obu tych graczy dzieją, ale będziemy mieli kolejnego Cannon Rusha i to jest wdzięczne miejsce na Cannon Rusha, chociaż tutaj się by mogły przydostać dronki i w tym momencie, gdyby one się tu przedostały... Nie do końca to ogarniam. No i ważna rzecz, tym razem spawning pool jest gotowy. Wobec czego... Dlaczego jest już 550 minerałów? A dobra, Nexus został zbudowany. Jeszcze jeden kanon albo jeszcze jeden pylon. Nie może ten kanon sam zostać. To tak nie działa. I skancelowana haczerka, tak jest. Bardzo ładnie. Czy będzie cancel na kanonie? Nie, pozwolił się skończyć temu kanonowi. Wow! Czyli 250 minerałów tak naprawdę wyrzucone w błoto. Okej, haczerka zostanie na jakiś czas powstrzymana, ale TLO się niczym nie przejmując, po prostu buduje ją zupełnie gdzie indziej. Są już w tym momencie Zerglingi, nawet nie w drodze, ale na mapie. Co więcej, niedługo będą to Speedlingi. No i w tym momencie sytuacja wygląda niewesoło dla Tailsa, tak mi się wydaje. Co z tego, że tu jest ten kanon, tak? W tym miejscu on nie robi absolutnie nic. Gdyby tu był pylon i tu kanon, to od biedy może jeszcze mógł przeatakować jakąś jednostkę tutaj schodzącą na rampy czy coś, ale jeśli ten kanon nie spowodował zniszczenia, w szczególności haczerki, no to nie opłacał się. No tak, jeśli raz zrobisz Cannon Rusha i się nie uda, rób dalej Cannon Rusha. Są tylko dwa Zerglingi i ten Zergling mógłby zostać potencjalnie zniszczony przez tego probka, ale ciężko będzie. Tu jest królowa w drodze. Oj, nawet ten pylon nie zostanie. O, jeden strzał! Tak jest, widzieliście? Te Zerglingi podbiegły i tylko jeden raz walnęły, żeby wykończyć tego pylona. I mamy Baneling Nest. Pięknie. Czyli wygląda na to, że TLO nie chce się bawić dalej z Tailsem, nie chce walczyć z jego śmierdzielami, jakby nie patrzeć, jego cheezami w ten sposób i po prostu zrobi basta. I to może być dobra decyzja. Dwa Zerglingi przeciwko Zelotowi. Nie, to się nie uda. Cztery Zerglingi przeciwko Zelotowi, to już się może udać. Niestety został zapędzony w kozi róg ten Zelot, więc nie udało mu się ujść z życiem. No i jeszcze jednostki na dodatek tracone. O!
Dobrze. Pytanie brzmi, czy Tails zdaje sobie sprawę z tego, co się będzie działo. Widział tylko spełnik pula i widział ekstraktor, więc no, spodziewa się, że to będzie speed dla zerlingów. No i on rzeczywiście jest. Tyle tylko, że jest oprócz niego Binding Nest i to nie zostało wyskautowane ani na początku, ani później. Mamy kompletny wall-in, mamy dwa kanony. Aczkolwiek ich umiejscowienie nie jest specjalnie pozytywne. Wyobraźcie sobie, że w tym momencie Binningi rozwalają Forge'a, a Zerlingi wbiegają tutaj i po rampie do maina, podczas gdy w mainie nie mamy absolutnie nic. Warpgate jest jeszcze bardzo daleki od ukończenia. No, może być ciężko T-Low. Nie jestem, to nie jest sytuacja, w której stwierdziłbym, że tak, z pewnością uda się ten bust. Jest sporo bindingów, owszem, 12, zupełnie wystarczająco, by zniszczyć Forge'a. Ale są też dwa centry. Ten jeden centry już za chwilę będzie miał energię na dwa force fieldy. Ten, no, troszkę dłużej to potrwa, ale też zdecydował się na busta na pylonie. O, i w tym momencie widzicie, jest rzucony jeden force field, drugi force field. I nie zostanie nawet zniszczony ten gateway. Oj, i to by było na tyle. Widzicie, jak blisko teraz są morfowane te bindingi. To już jest po prostu pora na wykończenie. Czy jest jakiś... Nie ma energii na force field i te zerlingi nie wbiegną. Jeden kanon zostanie zniszczony na pewno. Tutaj zaraz będzie jeszcze energia na jednego force fielda. Przynajmniej powinna być jeszcze energia. Wszystkie progi zostały wycofane. I jest Mothership Core, który... Och, niezły wybuch. 7 zostało zabitych probek w tym ataku. No okej, 7 zostało zabitych, ale to i tak daje wciąż przewagę ponad 10, 11 konkretnie. I mamy GG znów! No, jedno trzeba przyznać TLO nie lubi przedłużać niepotrzebnie meczu. No i cóż, i tak to się kończy. 2-0 dla Tailsa. No, te Canon Rushy naprawdę całkiem przyzwoite. Ten nie spodziewałem się, że będzie miał aż tak dobry efekt. TLO zdecydował się na all-in, a all-in się nie udał. No i to jest to, co to mówiłem. Nie masz sensu tracić swojego i czyjegoś czasu. Jeśli się all-in, czyli wszystko albo nic, nie udaje, no to zostaje nic. Dzięki wszystkim za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do kolejnych filmów na kanale SCT StarCraft.